Cześć, z tej strony Bartek Pesecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób na LinkedInie wybrać targetowanie na podstawie nazwy firmy. Cześć wszystkim, no to co, dzisiaj będziemy sobie targetowali na podstawie konkretnej nazwy firmy i taką możliwość mamy w tym przypadku wyłącznie, bądź też można powiedzieć, że w większości na LinkedInie Facebook jakieś umożliwiał takie targetowanie, ale jedynie dla takich firm naprawdę zatrudniających tysiące czy setki tysięcy osób. Na LinkedInie będziemy mogli znaleźć firmy naprawdę niszowe. I zacznijmy sobie od tego, w jaki sposób to targetowanie dodać. Tak jak mówię, zaczynam każdy z odcinków na temat targetowania, że jeżeli nie jesteście na tyle zaawansowani, posiadacie konta reklamowego, trafiliście na ten film jakimś tutaj lekkim przypadkiem i to jest wasz pierwszy film w tej serii, to polecam się cofnąć do początku tej playlisty i tam krok po kroku przechodzimy sobie przez to, jak założyć takie konto, co to jest grupa reklam, kampanie, jak to wszystko jest ustrukturyzowane, rozbudowane, tak żebyście się mogli też odnaleźć w tym interfejsie, a tutaj skoncentrujemy się na właśnie targetowaniu na podstawie nazwy konkretnej firmy. Więc tutaj przechodzimy sobie do naszej grupy reklam, gdzie dodamy sobie kolejną kampanię. Cel, niech to będzie świadomość, oczywiście, tak jak mówię, nie jest to na tym etapie istotne. Nazwijmy sobie tą naszą kampanię nazwa firmy. No i przechodzimy sobie do naszego segmentu, klasycznie dodajemy Polskę. Za każdym razem musimy to zrobić, czy za każdym razem musimy określić lokalizację, bo z tego nas nie puści. Przechodzimy sobie tutaj do naszej grupy odbiorców i do atrybutów odbiorców, gdzie będziemy sobie oczywiście rozwijali tą sekcję firma. I mamy tutaj coś takiego jak nazwa firmy. No i w tym przypadku jak to działa? Jak widzicie, mamy 7 milionów obywateli, którzy posiadają konto na LinkedInie. No i co sobie możemy dodać? Możemy sobie dodać na przykład Orlen. Będziemy pewnie mieli Orlen SA. Jak widzicie, ponad 10 tysięcy pracowników. Jeżeli sobie to klikniemy, oto w tym przypadku znajduje nam 5200 osób, które mają konto na LinkedInie, które są zadeklarowane jako osoby, które mieszkają tutaj w Polsce. Oczywiście Orlen, jak widzicie, ma całą masę różnego rodzaju spółek, więc je też można sobie tutaj wyklikiwać. Mamy tutaj właściwie chyba wszystkie firmy, czyli weźmy jakąś firmę bardzo niszową, teraz zastanowię się nad jakąś nazwą, nawet marką. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Marketing, który sprzedaje, czyli firma moja, właściwie też troszeczkę założona na potrzeby tego kanału. Jak widzicie, mam tutaj dwie te firmy. One zatrudniają aktualnie 1 do 10 pracowników, więc to są jakby jednoosobowe działalności gospodarczej, więc właściwie jednego pracownika zatrudniają, będąc już bardzo precyzyjnym. No i teraz my też mamy możliwość, żeby takie firmy sobie wybrać. Czyli to, co mógłbym teraz zrobić, to możemy dodać Bartek Piasecki. Jak widzicie, ta firma jest za mała. Dodajemy Bartek Piasecki, marketing, który sprzedaje, dalej jest za mała. Ale jeżeli byśmy w ten sposób wyklikali 300 firm, czyli możemy właśnie robić takie listy, jak widzicie, one tutaj nam się u góry dodają, czyli ja bym w ten sposób tutaj dodawał te firmy, ja celowo zrobię, dajmy na to jakąś konferencję Web Summit, niech będzie, tak żebyśmy szybko czymś dobili, albo niech będzie Amazon, to jeżeli ja to dodaję, to w tym momencie, jak widzicie, już nam wskoczyła grupa na tyle reprezentatywna, że możemy do nich wyświetlić reklamy. Więc tutaj jedynym ograniczeniem jest to, że nasza grupa firm, czy nasza firma, bądź też grupa firm musi mieć minimum 300 osób. Jeżeli nie ma 300 osób, musimy dodać kolejne firmy. Jeżeli jedna firma, w tym przypadku Amazon, jeżeli skasujemy te mniejsze firmy, zatrudnia w Polsce 300 osób, jak widzicie, jest tutaj ponad 1000, to możemy robić reklamę jedynie do jednej firmy właśnie na podstawie LinkedIna. Znowu bardzo ciekawa opcja. Cofnijcie się do odcinka, jego jeszcze nie nagrałem, ale go wrzucę w kolejności na playlistę, że będzie już w momencie, kiedy będziecie oglądali sobie ten odcinek. Czyli filtrowanie na podstawie struktury tych pracowników. Czyli tutaj bardzo fajnie mamy te 1000 osób, będzie nam prościej liczyć. Czyli 250 osób z Amazona Web Services pracuje w inżynierii. W operacjach biznesowych pracuje 120 osób. Jeżeli byśmy sobie je podzielili po poziomie hierarchii, no to mamy ponad 500 początkujących pracowników. Menedżerów mamy 80, dyrektorów mamy 40. Jeżeli sobie weźmiemy po wielkości firmy, to jest właśnie bardzo też ciekawe, to jest jakby tylko jedna firma, więc no nie mamy możliwości zrobienia sobie większej ilości firm. Gdybyśmy tych firm mieli 10, gdybym tutaj jeszcze dodał Web i Web Summit i dajmy na to Weber Shandwick, no to mamy tutaj też takie możliwości. Nie wiem, czy ja trafiłem akurat we wszystkie, nie. Powinno nam się to odświeżyć, czyli po wielkości firmy. Coś nam się tutaj nie odświeżyło, ale chodzi mi o to, że dodając większą ilość firm, będziemy tutaj, powinny nam wyskakiwać po prostu, że nasi pracownicy są
podzieleni między właśnie tymi firmami na podstawie jakiegoś rozłożenia, które tutaj mamy. Mamy oczywiście lata doświadczenia, dokładnie tak samo się to powinno pokazać w kilku wierszach, czy na podstawie zainteresowań. Jak widzicie, cała masa osób zainteresowanych oprogramowaniem komputerowym. Więc zapraszam też do tego odcinka, bo to jest bardzo przydatne, żeby sobie orientować się w ogóle, kogo my tutaj dodajemy, kto jest w tej naszej grupie odbiorców, i w przyszłości będziemy rozmawiali o zawężaniu i wykluczaniu, więc na podstawie tego przeglądu tutaj, tej segmentacji, możemy sobie właśnie część rzeczy, część osób wykluczyć, bądź też gdzieś tam doprecyzować. Dobra, więc w taki sposób targetujemy na podstawie nazwy firmy, konkretnej firmy, więc zapraszam Was też do kolejnych odcinków, żebyśmy poznali kolejne opcje targetowania. Dzięki.